Hej! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM Enemy Unknown. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż tu ostatnio działaliśmy? Mianowicie wykonaliśmy misję dla Rady, która polegała na uratowaniu jednego z generałów, który wpadł w poważne tarapaty związane z obcymi. Dobrze moi drodzy, ukończyliśmy też ostatnio kolejny przekaźnik satelitarny, dzięki czemu mogliśmy umieścić kolejne satelity. Mamy już 6 satelit, więc nie jest najgorzej. Dobra. Następne cele, znaczy następne miejsca, na którymi chciałbym umieścić satelity, no to bez wątpienia są Niemcy. Niemcy i rozejrzyjmy się. Niemcy i Francja. Niemcy i Francja są dwa najbardziej opłacalne miejsca, jak na razie z tych co widzę. No. Może jeszcze RPA. Tak więc, okej. Okay. Spoko. Teraz tak, zajrzyjmy jeszcze do hangaru, ponieważ tutaj chyba przydałoby się stworzyć troszkę więcej myśliwców. A nie, one to dopiero będą. Za kilka dni już się tym zająłem w poprzednim odcinku, nie pamiętam dokładnie, co się tu działo, ponieważ z mojej perspektywy kilka dni nie grałem. Okej. Okay. Dobrze. Lećmy dalej. Tutaj sporo rzeczy się dzieje. Nowy generator budujemy. Okej, dobra. W takim razie skanujmy. Mamy szybko zbliżający się duży kontakt. Trudno będzie za nim nadążyć. Oja. Dobra, wyślijmy myśliwce mimo wszystko. Nieznany statek UFO. Co ani trochę mi się nie podoba. Zbliżam się na odległość ataku. O, udało się go strącić. Bardzo mi miło. O, całkiem nieźle. Okej, dobra. Zamknijmy raport. Możemy teraz wysłać tutaj Skyrangera. No i zobaczymy, kogo byśmy tu mogli wysłać. Mamy tutaj kolejnego... Mamy tutaj dwóch pułkowników. A, bo ostatnio robiliśmy tę misję dla Rady. I chciałem tutaj wysłać najlepszych moich ludzi. Tu mam panią szeregową. Okej, dobra. Myślę, że weźmiemy nieco mniej doświadczonych ludzi w tą misję. Więc na razie tak. Ciebie usuwamy. To jest kapitan, a więc ty idziesz z nami. Danek, przepraszam. Teraz tak. Ciebie... Dajmy ci standardowe wyposażenie, ponieważ jeżeli tak to koszar. Kolego. Panie pułkowniku. Daję z tego kapitana. Tu mamy szeregowego. Dobra, ciebie koleżanko też usuniemy. Weźmiemy sobie żółtodziobów. Chcę poznać ich specjalizację. Okej. Okay. Więc bierzemy tak. Michał Widz. Zobaczmy jego zdolności. No, ciebie kolego przydałoby się wyszkolić nieco lepiej. Więc tak. Okej, okay. Już się bałem, że wyruszyłem. Zróbmy tak, dział techniczny, produkcja przedmiotów. Ech, tutaj nic nie mamy, nie mogę sobie tworzyć kolejnego karabinu. Snajperskiego, szkoda. Dobra, mniejsza z tym. Tak, dobra. Dobra, to są ci pułkownicy mi tu powskakiwali. Dobra, w takim razie ciebie zostawimy tu. Weźmiemy żółtodziobów w takim razie. Weźmiemy tak, ciebie. Weźmiemy One for Dead. I tu bierzemy Sowczak. No i zobaczymy.
Mamy trzech starych wyjadaczy i trzech młodziutkich młokosów. To ja ci bym tu wyposażyć. Weź sobie to. Teraz tak. Ciebie wyposażmy w to. Dostajesz potężniejszą broń. I weź sobie tą kamizelkę. Teraz tak, snajper. Ty bierzesz pistolet plazmowy. Bo ty będziesz prawdopodobnie go używał częściej niż pozostali. Tak, ciebie koleżanko. Pancerz. Karabinek plazmowy. I kamizelka. Dobra, no i ty. Pancerz, karabinek plazmowy i apteczkę dostaniesz. Okej, myślę, że z taką ekipą możemy tutaj nieco zaszaleć. Dobrze moi drodzy, nie traćmy czasu. Ruszajmy na misję. A więc lecimy do Stanów. Jest to nowy statek. Obcy. Z takim się jeszcze nie spotykaliśmy. Nie spotkaliśmy się nigdy, a więc rozpocznijmy atak. No i zobaczymy. Przygotujcie się do misji. Naszą SD będzie kontynentalna część Stanów Zjednoczonych. Zdaje się, że obcy rozbili się na rzadko zaludnionym terenie. Mam nadzieję, że jeśli w pobliżu są jacyś cywile, będą trzymać się z daleka. Dobra, a więc rozpocznijmy misję. Więc lądujemy, moi drodzy. Cieszę się, że udało nam się go zestrzelić. Cholernika. Sztab, zgłoście się. Wielkie niebo dotarł do zewnętrznego markera. Zbliża się do miejsca katastrofy. Zespół uderzeniowy czeka na rozkazy. Potwierdzam, wielkie niebo. Uderzeniowy 1 ma zgodę na zaatakowanie obcych w miejscu katastrofy. Okej, moi drodzy, nie mamy tutaj... grenadiera. Mam nadzieję, że... nie okaże się to dla nas zgubnym. Dobra, tu jest ten statek, ale jest ogromny z tego co widzę. Na razie na spokojnie działamy. Powoli, spokojnie, moi drodzy. Dobra. Zajmuję pozycję ogniową. Ty kolego, przebiegnij tu. Otrzymujesz tu wartę. Teraz tak, ty koleżanko tutaj. Ty tu. Dobra, działamy ostrożnie, moi drodzy. Bez pośpiechu. Dobra. Może od snajpera zaczynać to niezbyt rozsądnie. Dobra, przebiegnij tutaj. No, udało im nam się ich tutaj ładnie rozwalić. Dobra. Biegniesz tu. Warta. My idziemy tutaj. Ruszamy. Okej. Teraz tak. Ty koleżanko. Idziesz tu. Znaczy sam kolego. Mniejsza z tym. Gazu. Musimy działać ostrożnie, moi drodzy. Tutaj. Ciśniesz, snajper. Coś tam słyszymy. Cicho tam. Słyszycie coś? Niezbyt to miłe. Dobra,
ruszajmy powoli. Ty, snajper, na razie tutaj zostajesz. Dobra, przenieś się tu. Dobra, ty tutaj zostań jeszcze. Okej, gdzie by z tobą podejść? Podejdź tutaj. Dobra, na spokojnie. Dobra, snajper, czekasz. Teraz dobra, tu przyda nam się szturmowiec. Zajmuję pozycję ogniową. Musisz tu wskoczyć. Nie ma innego wyjścia. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z okrętem zaopatrzeniowym. Ma olbrzymią ładownię. Skoro obcy próbują sprowadzić tak wielkie ilości materiałów, to znaczy, że niebawem czeka nas eskalacja działań militarnych z ich strony. Nie lubię słowa eskalacja działań, no już jest stwierdzenia, eskalacja działań militarnych. Niezbyt to fajnie brzmi. Dobra, wchodzimy, powoli wchodzimy. Dobra, jak my tu? Podejdź tutaj. Warta. Snajper, przenieś się tu. Wiesz co? I może... przeskanujmy sobie tutaj ten... ten teren. Sprawdźmy, co tam się czai. Wielki brat, patrzmy. Obiekt przypomina inne latające okazy, ale ma znacznie cięższy pancerz i uzbrojenie. Oj, czekaj, to czekaj, czekaj. Wygląda na znaczącą modyfikację. O, jakiś nowy rodzaj tych szybowców. Dobrze wiedzieć, gdzie są. Podchodzimy powoli. Warta, pilnujemy się. Dobra, na spokojnie. Ciekawe, czy się ruszą. Czy wiedzą, że ich wykryliśmy. Słyszeliście to? Dobra. Okej. Teraz tak, ty, koleżanko. Ustaw się tu. Nie podoba mi się tutaj ta pozycja. Masz pełną osłonę. Dobra, czekajmy. Okej. Ty tutaj. Otwórz to. Dobra, na razie masz tu wartę. Co z tym snajperem zrobić? Nie mam pojęcia. Na spokojnie. Dobra, tutaj trzeba byłoby przysprintować tutaj. Naprzód. Teraz tak, ty, kolego. Ustaw się tu. Ty tutaj. Mamy ich. Nowe szybowce. Dobra, przywalmy im.
ubierz. Trafiony, pięknie. Normalny szybowiec by już tego nie przeżył. Zobaczmy, czy ty możesz stąd tutaj coś podziałać. Nie, dostajesz warty w takim razie. Dobra, przeskakuję z osłony na osłonę. Uwaga, strzela! Jestem pod ostrzałem! Możesz ty! Próbują na to skrzydlić! Przychodzą mi na skrzydło! Dobra, koleś. Przebiegnij tu. Mam nadzieję, że tu cię nikt nie trafi. Dobra, dostajesz wartę. Teraz tak, ty przechodzisz tutaj. Też warta. Ty tu masz zagrożoną pozycję. Przenieś się tu. I strzelaj. Pudło. Trudno. Dobra, ty kolego tu. Przywal. Nic z tego. Nie podoba mi się to. Przywam. Trafiony. Ładnie. Dobra, ty cofiesz się. I strzelasz. Pudło. No nic. Co oni robią? Granat? O ja! Oj, to nie było miłe. Rozwal dziada. Zdjęty, pięknie. Spoko. Okej, teraz tak. Ty kolego, przechodzisz tu. I strzelasz. Tego mamy 100% szansę trafienia. Więc przywalmy. Dostał, pięknie. Dobra, ty koleżanko tutaj. I strzelasz. Zdjęty, pięknie. Dobra, wy tu mieliście nieprzyjemność. Dobra, wszyscy na stanowiska. Ty tu cały czas obserwujesz tą stronę. Ty koleś tu. Okej, zobaczymy co oni zrobią. Cofają się! No ja myślę. Dobra nasza. Teraz tak, ty koleś, wchodzisz tu w końcu na górę, panie snajperze. Dobra, ty ich tutaj spróbuj troszkę uleczyć. Do wesela się zagoi. No, ja mam nadzieję. Dobra, kolego, podejdź tu. Dostajesz wartę. Dobra, ty przeładuj. Ty też przeładuj. Dobra, ciśniemy. Dobra, ty koleżanko, tu wchodzisz na miejsce tego kolegi poprzedniego i dostajesz wartę.
Jestem ciekaw, co oni zrobią. Okej. Teraz tak, ty koleżanko tutaj. Ruszamy. Warta. Dobra, ty koleś. Ulecz go. Oddychaj, żołnierzu. No, spoko. Dobra, ty koleś tu. Dobra, przydałoby się pójść tędy też. Na spokojnie, na spokojnie. Dobra, spróbuj przenieść się tutaj. Snajper, przechodzisz tu. Działamy na spokojnie. Dobra. Okej, ty koleś, wchodzisz tutaj. I dostajesz wartę. Ty przeskakujesz. Od osłony do osłony. To będziesz miał chyba nieco lepszą osłonę. Snajper tu. Dla niego i tak nie ma większego znaczenia, za czym on się chowie. Dla snajpera, ponieważ on ma zdolność, która jest w stanie zmienić niepełną osłonę w pełną. Ten korytarz mi się strasznie nie podoba. Dobra, na razie ty kolego, przejdź tu. Pójdziemy tymi magazynami tutaj. Tymi ładowniami, zobaczymy co tam znajdziemy ciekawego. Ty dostajesz tutaj wartę. Dobra. Coś tam słyszymy. O ja, mamy towarzystwo. Ech, spudłował. Szkoda. Dobra. Ostrzelaj go jeszcze raz. Tym razem traf. Znowu pudło. Dobra, przebiegnij tu. Trzeba go rozwalić. Zanim się gdzieś schowie. Trafiony, pięknie. Już nie będziesz go zaczyć. No. Okej, teraz tak. To włączmy to. Zajmuję pozycję ogniową. I zajmij pozycję ogniową tutaj. Otwórz te drzwi, żebyśmy widzieli, co jest po drugiej stronie. Dobra, na razie masz tu wartę, kolego. Dobra, dzięki temu posunięciu możemy się już przesunąć tutaj za... tutaj na ten róg. Tu. Tak jest, warta. Ty przebiegnij tu. Okej, tam musimy... Na mojej naszej prawej flance muszę podciągnąć więcej ludzi. Dobra, ustaw się tutaj, snajper. Ciekawe, co zrobią. Albo coś słyszymy. Snajper tu. Dostaję wartę. Dobra, teraz tak.
Dobra, na razie przejdź tu. I tu. No, tutaj. Tu. Ciśniesz, ciśniesz, Zbigniew. Dobra. My tu idziemy. Dobra, tą część statku mamy oczyszczoną, tak więc nie jest źle. Teraz najważniejsze, żeby tylko jakiegoś durnego błędu nie popełnić. Dobra, ty na razie tutaj zostań. Ty też tu zostań. My w tamtych miejscach czekamy na wsparcie. Teraz tak, obserwujemy skubańców, co robią. Dobra, nasz snajper, na razie tutaj zostajesz. Ty też. My tu mamy wyrwę w ścianie. Dobra, na razie przejdź tu. I dostajesz wartę. Pędzisz. Ty tu czekasz. Nadal.